Wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pachol i dzisiaj mamy troszeczkę taki odcinek specjalny i od razu powiem, co zrobiłem. Niechcący przez przypadek nacisnąłem przycisk streamuj zamiast nagrywaj i ludzie się śmiali. Ale na szczęście mało osób to zobaczyło. I teraz tak, co mam dla Was? Mam dla Was skiny z pierwszego sezonu. 10 skinów i 5 zbieraków, które możecie kupić teraz, czyli pojawiają się co jakiś czas w sklepie i one są naprawdę sztos. Może nie są jakieś takie piękne jak Wasz Kruk Ulubiony czy Wukong, ale naprawdę fajne skiny i one są z pierwszego sezonu. Wyszły w pierwszym sezonie i możecie je kupować teraz w sklepach, na przykład nie wiem, w tym, w tym dzisiejszym sklepie akurat nic nie ma z tego, ale cza czasami cyklicznie się pojawiają. I pokażę Wam 8 skinów z mojej szafki, dwa na grafice i 3 zbieraki z mojej szafki i 2 na grafice, bo niestety nie mam wszystkiego. Znalazłem tylko 10 skinów i 5 zbieraków, lotni żadnych yy... i tyle. Tańce chyba wychodzi w drugim sezonie. Więc okej, okay. więc wejdźmy do, do skinów. Pierwsze skiny, pamiętajcie, aha, pamiętajcie o subskrypcji. Łapce w górę, w górę. Yy, i czy Wam się podoba. W komentarzu napiszcie czy Wam się podoba takie coś, bo będę dla Was przygotowywał takie odcinki może z drugiego sezonu, yy, z trzeciego sezonu, z trzeciego. Potem, może, już chyba nie ma sensu, ale z drugiego sezonu planuję. Więc yy, dajcie znać, czy Wam się podoba. I dajcie znać też najważniejsze, czy nie pomyliłem się gdzieś tutaj, czy na przykład ten skin nie wyszedł w drugim sezonie, a ja podałem go, że w pierwszym. To musimy weryfikować, bo też mogę się tutaj mylić, bo wiecie, to było dawno temu i też, wiecie, pamięć zawodzi. Aczkolwiek ciężko znaleźć datę wydania skina na internecie. Siedziałem dwie godziny, żeby to znaleźć. Okej, okay, do sedna. Pierwszy skin. Zacznijmy od, od skinów za 800. Pierwszy skin to jest Wojak i tego skina kupiłem za 800 faudolców yy, i on był w Walentynki drugi raz, bo wyszedł wtedy jak Anioł wyszedł. I Anioła kupiłem, to był mój pierwszy skin jaki kupiłem. Kupiłem yy, wtedy faudolce, 2800 faudolców, kupiłem kupiłem Anioła za 2000 i zostało mi 800. A że nie miałem skinów, to kupiłem właśnie tego Wojaka. Wtedy miałem tylko skiny karnetowskie i kupiłem tego Wojaka. Nie grałem nim prawie w ogóle, naprawdę parę razy może nie zagrałem. Chyba byłem po Wojaku, jak go kupowałem. E, Okej, okay. drugi skin Tropiciel, czyli ta wasza ruda shiksa, fajny skin Takie, To są wszystkie skiny, te z pierwszej sezonu będą wyglądały jak bambiki, tylko inne po prostu ciuchy, inne kolory ciuchów Trzeci skin e, To jest nasz szturmowiec Bardzo ładny skin, mało nim gram, aczkolwiek jest ładny, chyba nim z powrotem grać e, Dalej, mamy specjalistka zwiadu wieżowego, skin rzadki Bo on wychodzi raz na jakiś czas, ale naprawdę rzadko, w tym sezonie był chyba raz tylko Z tego co mi się wydaje I... Warto się zaopatrzyć w niego, jeżeli zbieracie skiny, bo naprawdę to jest sztos. Sztos, podoba mi się ten skin. E, dalej, e, Renegade, właśnie Renegat po polsku, czyli nasza pani afroamerykanka w czerwonych ciuchach, bardzo ładny skin. E, dalej, chodzi właśnie o te skin za 800, bo jakbym miał mówić w porównaniu do 1200 i 2000, no to, to nie są ładne skiny. To są po prostu skiny tryhardowe. Ok, dalej. E, skiny stąd mamy Komando. Właśnie po polsku komandosi. Tak jak mi mówi się zawsze, nie wierzyłem wam, że to jest napisane komandosi. Nie wiem, dlaczego to jest komandosi. I to jest najładniejszy skin chyba z chyba z tej całej ekipy. Bo jest czarny, jest ładny, pasują do niego backblingi, większość bagblingów i polecam, jego polecam mieć. Skin typowo tryhardowy, ale też ładny do normalnych Gierek. Przechodzimy do skinu za 1200. Mamy specjalistkę zwiadu. Czyli do niedawna mój ulubiony skin. Pamiętam, jak się nie miałem w pierwszym sezonie, jak ludzie nim grali i mnie zabijali, to myślałem, że są jakieś w ogóle spocone tryhardy. A to się okazało wtedy, że po prostu miałem skin, a nie umiem grać, a ja po prostu nie, nie potrafiłem grać bardziej. E, I jest ten skin super. Za 1200 polecam, on teraz często jest w sklepie. Często, co jakieś dwa tygodnie się pojawia coś takiego. Dalej mamy specjalistkę Survivalu. Skin, który mi się nie podoba, aczkolwiek go, go kupiłem chyba na zakład ze sklepem. E, co mamy tutaj dalej? Mountain Expert czyli ekspert od uzbrojeń. To jest ładny skin. Ten skin polecam Wam, pasuje do niego plecak z ASA przestworzy. Naprawdę super. I co mi do tego zostało? Zostały mi dwa skiny, których nie mam. Mianowicie Desperado, którego widzicie na. Teraz na ekranie. I Infiltrator, chyba ten skin się nazywał, też widzicie na ekranie. Ten skin. Obydwa były za 1200. Obydwa mi się nie podobają. I dlatego nie wiem, czy ten drugi się nazywa infiltrator. Tak mi się wydaje. I on kosztował 1200 fauldolców i ludzie na niego mówią, że jest kierowcą traktora. Nie wiem czemu. W ogóle totalnie nie wiem czemu nie mam pojęcia. Teraz to jest 10 skinów nasze. Przejdźmy do zbieraków, czyli żywić I zbieraki. I teraz tak, jeżeli chodzi o zbieraki. Tu na pewno się pomylę, bo było więcej tych zbieraków z tego, co pamiętam. Yy, które wychodzą teraz często, i teraz wam pokażę, jakie, o jakie zbieraki mi chodzi. Pierwszy zbierak, który był wczoraj w sklepie, to jest golarka. Golarka za 800, zwykły zbierak taki, no nic, nic ładnego, ale jest spoko. Za 800 jest spoko, jeżeli macie mnóstwo fałdowców, to się opłaca i yy, jest z pierwszego sezonu. Dalej mamy na krawędzi yy, zbierak, który mi się kiedyś bardzo podobał, Wytszedł z Riką Specjalist, ale. Kuje w uszy. Naprawdę bardzo kuje w uszy. Nie da się wytrzymać tego dźwięku. Jest mega, 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 mega kujący. Jest straszny. Takie świstanie, nie wiem, co to jest. No nie mam pojęcia w ogóle, jak, jak nazwać ten głos. Nie podoba mi się. I dalej mamy chyba wasz ulubiony zbierak, czyli Sierpoki. To jest yy, zbierak, który ma głos z tego, co mówią ludzie, taki sam jak kosa z Halloween. A mi się wydaje, że jest podobny po prostu do kosy. Yy. Może jest taki sam, ale wydaje mi się, że jest jakaś różnica w tych dźwiękach, ale jest bardzo podobny. Bardzo podobny jest na, nawet. Raz mi się zdarzyło w gierce pomylić, yy, że ktoś używa tego zbieraka, i myślałem, że z pierwszą sezonu była kose, nie? I zdarzyło mi się pomylić, i ten zbierak jest fajny. Pamiętam jak w pierwszym sezonie się zastanawialiśmy z kosem, czy go kupić, ale wtedy było nie wydawaj pieniędzy na grę. Nie wydawaj pieniędzy. Nie wydawaj pieniędzy. Okej, okay. i do tego co macie? Macie spajki. Spajki, czyli bardzo rzadki skin. Do zbieraka Ale wychodzi Był w tym sezonie chyba raz Albo w zeszłym Wydaje mi się że w tym sezonie był naprawdę Mega rzadki zbierak i chciałem go kupić ale mówię nie po co Po co I mamy do tego szczęściarza Też jest rzadki I nie wiem nie pamiętam kiedy ostatnio był ale pamiętam że się pojawił w sklepie Więc Z tych skinów i zbieraków, to jest na tyle, dajcie mi znać czy, czy o czymś zapomniałem, czy coś pominąłem, bo chodzi tutaj o skiny, które można teraz kupić w sklepie, w tych sezonach, nie chodzi tutaj o Skulltroopera, troopera, Renegade Raider i tak dalej te skiny, które tam były, bo ich na razie nie kupimy, więc nie mogę Wam obiecać, że je kupimy, dlatego dajcie mi znać w komentarzu czy wszystko podałem, jeżeli ktoś ma jakąś stronę gdzie są daty podane kiedy wychodziły dane skiny, też bym prosił na Priwie, nawet na Discordzie, super by było i co? Zostawcie suba, nie? Łapkę w górę, dzwonek i komentarz. I dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał, yy, bo w sumie wpadłem na niego wczoraj na taki pomysł, żeby taki odcinek zrobić. Yy, I ciężko było, naprawdę ciężko było to znaleźć. Dlatego mam nadzieję, że to docenicie. Dziękuję Wam bardzo ja się z Wami żegnam. Narka.